Skąd pomysł na udział w takim spotkaniu dotyczącym wolnej kultury? I skąd pomysł na udział czynny? Głos zabiera Agnieszka Czarnecka z Czarnej Galerii. Po pierwsze dlatego, że zostałam zaproszona do tego dosyć wyraźnie. Dlatego chyba, że jestem już zniecierpliwiona. Ja od jakiegoś czasu się staram wnikliwie przyglądać. Chodzę na różnego rodzaju debaty. Ale tak naprawdę obliczam siły na samą siebie. Szczerze przyznam, że obserwując jakby środowisko moje, mówię o sztuce współczesnej, trochę mi tego być może brakuje. W sensie takim, że ludzie bardzo przyzwyczaili się, bo jakby powstała ta idea ubiegania się o pewne finanse i wszystko się zgadzam. Zakichanym interesem państwa jest płacenie na kulturę i tak dalej, i tak dalej. Tylko zamiast stać w kolejce i czekać na przyznanie jakichś tam środków, nie wiem jakich i nie wiem czy w ogóle przyznanie, to wolę ten czas poświęcić na coś innego. No tak to wygląda. Wiem o tym, jak działa Czarna Galeria, jakie są jej założenia, w jaki sposób ona jakby siebie odnajduje w tym krwiobiegu całym kulturalnym. Po drugie, jakie są ważne idee w ogóle przy tego rodzaju aktywnościach. Co tak naprawdę powinno się liczyć pomiędzy ludźmi, którzy jakby no zajmują się tym. Próbowałam jakby rzucić inne światło na podejście do pozyskiwania pieniędzy na te projekty. Na koniec padło takie pytanie z sali, no że w sumie to jest galeria komercyjna, to może ona ma łatwiej, jakby, że ona może niepotrzebnie się ubiega i tak dalej. Ludzie myślą, że galeria komercyjna, no to sprzedaje, ma kupę kasy luz, w ogóle może sobie na różne rzeczy pozwolić. To jest kompletna bzdura. Na czym polega twój udział w niekongresie? Bo jesteś współorganizatorką, ale również zabrałaś głos, co przedstawiłaś w przeciągu tych 7 minut, o czym mówiłaś? Lidia Makowska, ja 2 lata temu współtworzyłam inicjatywę Indeks 73. I zajmujemy się poszerzaniem przestrzeni wolności. W sposób refleksyjny interesuje nas bardzo namysł, refleksja, jak również interwencje. Artykuł 73 gwarantuje wolność kultury i dostępu do dóbr kultury. Jesteśmy bardzo zainteresowani po 2 latach naszej działalności zmianą optyki. Zrozumieliśmy, że akt cenzorski jest aktem przemocy i żeby przepracować tę przemoc, musimy w sposób inny, edukacyjnie do niego podejść. I stąd też nasz pomysł, ażeby w tym roku uruchomić cykl warsztatów, kursów, których nazwaliśmy Laboratorium Indeksu 73. Ja tutaj na dzisiejszym spotkaniu przytoczyłam przykład, który w moim przekonaniu ilustruje niebezpieczny moment. Moment, przed którym stoimy, moment prywatyzacji instytucji kultury, która oczywiście też jest w pewnym sensie niezbędna. Natomiast my się upominamy o rozsądną prywatyzację instytucji kultury. Ja przytoczyłam dzisiaj przykład sprzedaży w 2005 roku kin w województwie pomorskim. Samorządowe kina zostały jedną decyzją na sejmiku województwa pomorskiego sprzedane deweloperowi Capital Park za 24 miliony. Kina są przedsiębiorstwem, które sobie nie poradziły, kina studyjne, a zatem musieliśmy znaleźć inwestora, który je przejmie, bo lepiej, żeby choćby i za grosze przejął prywatny inwestor, niż by samorząd miał się z nimi borykać. Temat swojego wystąpienia przedstawia Jakub Szczęsny, architekt z grupy Centrala. Odnosiłem się do chyba bardzo uniwersalnego tematu, jeżeli chodzi o działania sektora pozarządowego i artystów. Chodzi o propagowanie. To jest propagowanie treści, które są zarówno narzucane, jak i częściowo wynikają z takich ukrytych presji związanych z pieniędzmi, finansowaniem, znowu z propagowaniem, a więc przymus propagowania zawarty w finansowaniu bardzo często wiąże się z tym, że w pewien sposób musimy wpasować się w czyjeś treści. Ja sam i w takich sytuacjach funkcjonuję i w sytuacjach, w których sam decyduję się tworzyć moje własne treści, które, żeby trafić do jak najszerszej grupy ludzi, muszą być przeze mnie w pewien sposób, moim działaniem, propagowane. Tutaj pojawia się pojęcie propagandy, które w polskiej konotacji, myślę, w byłych krajach bloku wschodniego jest bardzo negatywnie rozumiane, natomiast po prostu oznacza przekazywanie, szerokie przekazywanie treści, to uproszczonych, nie oznacza indoktrynacji. Mówi o szerokim opowiadaniu, o rzeczach, które dla opowiadającego są ważne. Nasze ostatnie projekty, w tym projekt realizowany z Fundacją Benzmiana, jeszcze na etapie poszukiwania, jest to projekt pływającej platformy na Wiśle Synchronizacja 2, jest tego typu formą propagandy, a więc powiedzenia ludziom, że jeżeli własnymi nogami będą dostatecznie mocno pedałować, to uda im się w ich własnych oczach oczyścić wodę z Wisły, która dzięki ciśnieniu wytworzonemu przez pompy kinetyczne, na których oni właśnie pedałują czy biegają, trafi do fontanny, z której mogą skorzystać, nawet tę wodę pijąc. Marek Kraszewski, Biuro Kultury Miasta Warszawy. Ludzie, którzy tutaj zorganizowali ten kongres, to jest spora część twórców kultury Miasta Warszawy. A nas opinie, spotkania z twórcami kultury bardzo interesują, bo my w końcu jesteśmy po to, żeby ich wspierać i im pomagać. Ja uważam, że my w praktyce stosujemy zasadę pomocniczości i chcemy tę zasadę rozwijać, a to jest jeden ze stymulatorów rozwoju kultury w mieście. Ja mówiłem w sumie o tych takich generaliach, czyli o sprawach związanych z duchem i materią po prostu, no. I o tym,
że jest coraz więcej ludzi, którzy chcą tutaj być, chcą tutaj tworzyć. Jest stosunkowo mniej środków, efektywność ich wykorzystania jest bardzo różna. W związku z tym mówiłem o nadziei pewnej, którą wiążę z Kongresem Kultury w tej sprawie, w sprawie pewnych zmian w tych strukturach wydatków na rzecz kultury, jak również o tych wszystkich koniecznych zmianach i ułatwieniach, które powinny być wprowadzone, żeby rzeczywiście kultura czy twórcy kultury mogli działać równoprawnie. Powiedz mi, skąd pomysł na udział w niekongresie Wolna Kultura? O swoim wystąpieniu, a także o grupie dialogu mówi René Coté. Jest to wynik rodzaju zaproszenia, który otrzymałem pocztą internetową z racji tego, że doszło do jakiegoś zawiązania dialogu między grupą dialogu a indeksem 73. No i oni wiedzieli o tym, że tworzymy na takiej platformie, w takiej przestrzeni. No i w ten sposób właśnie się tutaj pojawiłem. Temat referatu to była idea grupy dialogu, czyli idea stworzenia platformy, która dawałaby wolność poszczególnym współtwórcom, też tworzyła specyficzną relację między twórcą a odbiorcą, bo idea jest zaczerpnięta z poetyki dzieła otwartego Leopolda Buczkowskiego, który to ujął w ten sposób, że chodzi tutaj o to, by stworzyć dzieło, które jest partyturą, które musi odtworzyć odbiorca. Próbujemy stosować też coś takiego w stosunku do innych współtwórców, żeby oni samo weszli w tę formułę modyfikowania swojej koncepcji, czyli swojej partytury. Monika Wejherd-Waluszko, wolny kurator. Ja tutaj występowałam na Barcampie w dwóch rolach. Raz jako organizatorka spotkania niezależnych galerii, drugi raz jako kurator niezależnej instytucji, którą sama stworzyłam. W pierwszym wypadku chcieliśmy przybliżyć jakąś pokoleniową zmianę do pojęcia niezależności, którą wychwyciliśmy w czasie spotkania niezależnych galerii, Undead Gallery. Drugie wystąpienie dotyczyło własnej praktyki kuratorskiej. Myślę, że może być to jakimś przyczynkiem do takich rozważań, bo jednak moja praktyka, niespełna 10-letnia praktyka kuratora, który bez przerwy występował w roli kuratora niezależnego, ten czas sam spowodował, że moje postawy się zmieniały, stosunek do pozyskiwanych pieniędzy się zmieniał i wydaje mi się, że to może być taki przyczynek, po prostu podpowiedź czy podzielenie się swoim własnym doświadczeniem, które dla kogoś może być przydatne, żeby na przykład nie popełniał moich błędów. Powiedz mi, skąd pomysł na wystąpienie w ramach Barcamp? Dlaczego zdecydowałeś się wystąpić właśnie na forum? Czego dotyczyło twoje wystąpienie? Piotrek Stasiowski, studio BWA Wrocław. O Barcampie w ogóle dowiedziałem się od Kuby Schroedera. Wystąpiłem na nim razem z Moniką Wejherd, taką dokumentacją właściwie, czy z archiwum wydarzenia, które miało miejsce już rok temu, Undead Gallery tutaj w Warszawie. Wówczas to zaprosiliśmy do wspólnej dyskusji 28 galerzystów z całej Polski, reprezentujących małe, niewielkie, nieformalne często galerie. I wówczas to w trakcie tego spotkania każdy z tych galerzystów miał okazję zaprezentować dorobek swojej galerii oraz trochę ponarzekać na to, jak się funkcjonuje obecnie w sztuce. To było bardzo cenne dla mnie doświadczenie, bardzo cenne wnioski wówczas wypłynęły. Teraz po roku postanowiliśmy właśnie z Moniką przypomnieć o tych właśnie niezależnych, niewielkich inicjatywach, które tak naprawdę budują kulturę w Polsce. Czy galerie mają za mało wolności w szerzeniu kultury, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że galerie w Polsce mają dosyć dużo wolności. Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że właśnie takie niewielkie inicjatywy, niewielkie galerie, często finansowane ze środków prywatnych, czy z jednorazowo pozyskiwanych funduszy, częstokroć mają o wiele większą swobodę w podejmowaniu różnych działań, w kształtowaniu swojego programu, niż duże instytucje, które oczywiście są pod dużym naciskiem różnych środowisk, różnych spraw. Takie małe instytucje można założyć, że o wiele mniej ryzykują, prawda? Natomiast w momencie, kiedy dysponujemy dużym budżetem od kilku inwestorów, kiedy musimy zdać relacje przed szeroką publicznością z tego, co robimy, wówczas ta swoboda twórczej wypowiedzi być może się ogranicza. A jeżeli gdzieś upatrywałbym właśnie tego progresu kultury, to wydaje mi się, że bardziej właśnie w tych niewielkich galeriach. Czym jest dla ciebie wolna kultura? Jakie są granice wolnej kultury? Twórcą pojęcia wolna kultura jest Lawrence Lessig. Jest to amerykański socjolog, politolog, który wymyślił hasło wolna kultura i odniósł je głównie do sfery internetu. My natomiast w Indeksie 73 postanowiliśmy całkiem celowo rozszerzyć hasło wolna kultura, pojęcie, na sferę kultury alternatywnej. Zagwarantowanie dostępu do dóbr kultury, gwarantowanego konstytucją,
promocją nie odbędzie się bez sformułowania definicji, co to jest ten dostęp do dóbr kultury. Dla nas jest to tak nośne hasło, że bardzo chcielibyśmy, żeby stało się one synonimem, metaforą uspołecznienia kultury. Przywrócenia kultury do dobra publicznego, do domeny publicznej i przekonywania ludzi stopniowo, to jest oczywiście długi proces, że to, co nam gwarantuje Konstytucja, powinniśmy tego jako obywatele się domagać.